Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Zarka. Zaczynamy tak naprawdę bezpośrednio po zakończeniu odcinka poprzedniego. Chciałem w sumie poczekać i polecieć tym moim. Boże, jak to się nazywa? Ja ciągle zapominam. Tą moją ośmiornicą znowu polecieć i poszukać trochę wodnych rzeczy. Ale stwierdziłem, że pokażę wam inną rzecz. Polecimy sobie na biom zimowy. I pokażę wam pingwiny, pokażę wam bardzo fajne miejsce do oswajania czy też zabijania tych pingwinów, bo niestety pingwiny są bardzo dobrym źródłem organicznego polimeru i tak naprawdę w dosłownie 3-4 minuty jesteście w stanie zdobyć tego polimeru gdzieś 200 sztuk, więc to jest bardzo dużo. Patrząc na to, że żeby zdobyć zwykły polimer, też jakoś 200 sztuk, to musielibyście polecieć w góry, nakopać najpierw masę obsydianu, a potem jeszcze nakopać kamieni, żeby przerobić to wszystko, bo chyba kamienie były potrzebne. Nie pamiętam, jak się kopało polimer, szczerze mówiąc. Na pewno trzeba było obsydian mieć. Boże, jak tu jest jasno, muszę zaraz gammę trochę zmniejszyć. Dobra, to jest rzut specjalny, ale widzę, że nic ciekawego nie wyleciało. Znaczy ta klata jest fajna, nie? 205, ale nie dla mnie aktualnie. Pokażę wam fajną rzecz. Ja sobie ogólnie polatałem trochę po biomie zimowym, jak szukałem notatek, bo w sumie łatwo się tu zdobywa. Bo muszę przyznać, że ja na tym biomie zimowym jakoś nigdy dużo nie siedziałem. Jakoś nigdy nie było tu ciekawych rzeczy dla mnie. No ale jednak troszkę tych rzeczy tutaj jest ciekawych. Musicie tylko uważać na te justynozaury. Lepiej trzymać się od nich z daleka. No i cóż, póki co nie ma tu nigdzie tego, co najbardziej chciałbym wam pokazać, więc krótkie cięcie. O, jest pierwsza rzecz, którą chciałbym wam bardzo pokazać. Są to te skałki. Łatwo je w sumie odróżnić od innych. O, i są pingwiny nawet. No, są te skałki. One są o tyle fajne, że jak je bijecie, to otrzymujecie olej, więc jakby nie trzeba się w tej wodzie babrać, żeby właśnie sobie pozdobywać trochę tego oleju. Te skałki są naprawdę w wielu, wielu miejscach. Najczęściej przy brzegu możecie je spotkać. Jak chcecie, to macie jakby moją pozycję mniej więcej. Chyba nawet przed chwilą z rzutu podniosłem. O, właśnie. Nadajnik, to jak chcecie, to koordynaty są takie. Ale naprawdę, naprawdę w wielu miejscach jesteście w stanie to znaleźć. Jest tego masa i zdobywa się to moim zdaniem przynajmniej o wiele wygodniej niż właśnie w wodzie. Jest tu też bardzo dużo alf, muszę przyznać. W ciągu kilku minut, nie wiem, dwóch, trzech, widziałem trzy alfa karno, więc no naprawdę jest ich tu dużo. Ale dobra, lecimy do kolejnego miejsca, w którym też wam chciałbym coś pokazać. Widzę, że jest teraz trochę tych pingwinów. Wcześniej jak tędy latałem, to praktycznie w ogóle tych pingwinów nie widziałem w tych miejscach, bo tam chyba jest kolejny alfa. A nie, to tylko mamut, ten efekt swój śmieszny wytwarza. Jak widzicie, tu jest jeszcze więcej tych skałek. Też masa kryształów tu jest. To też jest ciekawe. Jakby jest tu dosyć górzyście. Tam też mamy wejście do jaskini. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest wejście do jaskini. Bo jest tutaj całkiem niezły dostęp, że tak powiem. No dobra. Jesteśmy na miejscu, że tak powiem. Są to takie koordynaty. Ale myślę, że nie potrzeba koordynatów, bo na mapie to bardzo dobrze widać. Są to takie wysepki, tam jest kolejna, kolejna, kolejna. Na wszystkich jest to samo, czyli masa tych skałek, ale nie to jest tu najbardziej interesujące. Jest tu masa, ale to masa pingwinów. Możecie sobie zobaczyć, jest ich tu mnóstwo. Teraz tutaj się wydaje, że tylko trzy są, ale jak się przelecicie, widzicie, że jest ich tu mnóstwo. I najlepsze jest to, że nie ma tu nic innego, są tylko te pingwiny. Więc możecie sobie tu siedzieć, je na spokojnie farmić i nic was nie zaatakuje. Czasami przyleci jakiś pelagornis, ale on nie jest do was wrogo nastawiony. Tu widzę, że jest tych pingwinów nawet mało, bym powiedział. Wcześniej wydawało mi się, że ich tu było więcej. Ja bym sobie oswoił takiego zwykłego czarnego, czarno-białego. Na razie żadnego nie widzę. Ten to trochę taki wrośnięty w ziemię jest. Nie ma tu, widzę, żadnego takiego. Ten jest w sumie fajny taki. No ale nie będę go oswajał, lecę dalej. Pingwiny to są chyba w ogóle jedyne stworzenia, które można spotkać jako mały osobnik. O, dobra, teraz się pokazuje. Nawet mają kilka jakby stanów. Ten jest młodziak, a wcześniej widziałem
jeszcze inaczej się nazywał. Więc to też jest całkiem ciekawe, że te pingwiny, naprawdę, to są chyba jedyne stworzenia, które się respią właśnie jako niedojrzałe stworzenia. O, patrzcie, ile tu jest tych pingwinów. Masa tego jest. I myślę, że stąd jakbyście zabili te wszystkie, to jest 300-400 polimery jesteście w stanie zdobyć na spokojnie. Więc jest to fajny sposób na jego zdobywanie. A poza tym, bo wiecie, ten polimer rozkłada się tam w ciągu 30 minut. Polecam wziąć ze sobą ślimaka, bo w ślimaku będzie ten czas trzykrotnie wydłużony. Też taki brązowawy. No kurde, chciałbym znaleźć takiego czarnego całego. Znaczy, no nie całego, tylko takiego, wiecie, czarno-białego. A tu coś jest. A, to Pelagornis. Dobra, siedzi sobie w wodzie. Dziwne, że go jeszcze nic nie zjadło. No jak widzicie, tych wesp jest tu kilka. Możecie latać sobie od jednej do drugiej i na spokojnie farmić ten polimer. O, to jest chyba coś, co mnie interesuje. O, ten myślę, że będzie fajny. Więc ja sobie tu wyciągnę karabin. Nie mam zbindowanego. Wyciągnę sobie karabin. Mam nadzieję, że mi nie zaczną uciekać, jak strzelę do jednego. Nie będę mu na pewno strzelał w głowę. Chcę mu strzelić w tułów. O, nie padł na jedną strzałkę? Dziwne. O kurde, wytrzymały jest. Szczerze spodziewałem się, że one będą padały na jedną strzałkę. Dobra, leży. No właśnie, rozbiegają mi się tutaj, tak niefajnie. Ten, no dobra, tego też sobie tak z braku laku oswoję. O. Zacząłem sobie teraz czytać, stwierdziłem, że tak będzie nieco bardziej profesjonalnie, że tak powiem. Zacząłem sobie czytać Wikipedię każdego ze stworzeń, zanim je zacznę oswajać. No i o tych pingwinach to w sumie dużo nie wyczytałem, no oprócz tego, że są oczywiście dobrym źródłem polimeru. To w sumie z ciekawostek czytałem jedynie tyle, że są fajne jako schowki. Je oczywiście można brać na ramię, jakby kogoś to interesowało. Ładnie tu oswoił. Dobra. Dziwne, że tak szybko. Dobra, tamten też się oswoił. Można sobie go podnieść. Aha, nie można go jakby założyć na ramię, tylko on cały czas będzie przed nami. To trochę niefajnie. Tutaj nic nie ma i one są podobno fajne do magazynowania przedmiotów. Ej, pingwin. Czemu żeś mi tam wskoczył? O kurde, ja nie wiem, czy ja teraz wejdę tu. O dobra, udało się. Pingwin, chodź tu do mnie. Panie pingwinie, proszę nie świrować. Muszę im to wędrowanie czym prędzej wyłączyć. Widzę, że mi jedna strzałka została, więc nic więcej chyba nie oswoję. Chciałem sobie cztery oswoić, wiadomo chyba dlaczego, każdy wie. No ale dobra, dwa też mogą być, jakby nie patrzeć. No więc zabieramy sobie go. O, zabieramy go. Tego drugiego też sobie dobieram oczywiście. I cóż, lecimy do bazy, zobaczę czy faktycznie są lepsze do przetrzymywania przedmiotów. Ja coś tam czytałem, że one niby jakoś więcej staków mogą przy sobie trzymać. Ale nie wiem ile w tym prawdy, będzie trzeba to zobaczyć. Jeśli chodzi o biom zimowy, to w sumie na razie nie odkryłem tutaj żadnych ciekawych dodatkowych rzeczy. Ale to pewnie tylko kwestia czasu, bo mówię, dużo czasu tu nie spędzałem. Ja zawsze unikałem tego biomu, bo wydawało mi się, że nic tu ciekawego nie ma. Tylko przylatywałem czasami po te pingwiny rzeczywiście, ale też polimery jakoś nigdy dużo nie potrzebowałem. No cóż, wracam i nie wiem, co jeszcze byśmy mogli dzisiaj porobić. Pewnie coś sobie oswoimy, ale jeszcze nie wiem zbytnio co. Dobra, sprawdźmy sobie to, jak faktycznie działa z tymi stakami. Chyba, że ja coś tam źle przeczytałem na tej Wikipedii, bo to jednak po angielsku napisane jest wszystko. Nie wiem, czy wszystko dobrze zrozumiałem. O, ale poleciał, jeszcze się odbił, kurde. Od własnej kupy. Dobra, sprawdźmy. Mam tutaj kilka, na przykład tego. Nie, no nie działa to. To pewnie chodziło o to, że to on jest dobry do trzymania przedmiotów, bo właśnie można go przenosić, że tak powiem. Wiecie co, to jest nawet dobry pomysł, żeby go tu postawić i trzymać w nim chociażby tego tecza trochę, bo ja mam bardzo mało miejsca w tym workbenchu i się tak nawet zastanawiałem, jakiegoś moda nie pobrać, który by mi jakby dodawał... a, dobra, bo czas mi nie zszedł. Który nie dodawałby mi workbencha, który ma powiedzmy 300 slotów, ale gramy na razie na czystym arku, to grajmy na tym czystym.
No dobra, ja tutaj wywalę rzeczy, które nie są mi potrzebne i lecimy dalej. Dobra, trochę mnie zajęło rozmyślenie się nad tym, co by w ogóle tutaj porobić, ale padłem na pomysł, że w sumie i tak trzeba będzie zrobić wszystko i tak, niezależnie od kolejności, dlatego polecimy sobie pooswajać nowe dinozaury. Na pewno jeden to będzie taki stegozaur, podobny dinozaur. On występuje przeważnie w górach. O, tutaj notatka widzę, jest jakaś pytanie, czy zebrana. Domyślam się, że zebrana, chociaż widzę, że nie, nie jest zebrana. Okej. Like the O, Carnotaurus, Barry. Baryonyx aquifolgoar is a No, large jak się carnivore, przesłuchacie, to but not oczywiście large enough nasza to rival Helena island's apex coś tam mówi o predators. tej notatce. While Widzę, że not jej as głos ogólnie powerful as some zmienili. deep sea predators Jeśli nie like the chcecie, ja już tak Spinosaurus, wykminiłem. Baryonyx is an Aha. extremely fast swimmer Ona nawet who nie is jest still aktualnie. sufficiently nimble enough to threaten most creatures on the island. Boże, And się yet, despite nakłada being ten a dźwięk. fast Wcześniej and wykminiłem, dangerous że jeśli macie ją dinosaur, założoną i ona coś Baryonyx zacznie almost gadać, to exclusively możecie consumes sobie fish and other ją water zdjąć i lilies. wtedy ona przestanie The gadać. highly specific O właśnie, to jest metabolism of to Baryonyx stworzenie, które seems to dzisiaj allow sobie it to heal wounds oswoimy almost jeszcze. preternaturally Myślę, że to na fast 40 after poziomie. feeding on Reszta nutritious idzie do fish meat. wytłuczenia. Więc jak Perhaps mam this ten is why pistolet, to nie będzie Baryonyx jakiś rarely problem. attacks land Chociaż animals. ten akurat Baryonyx's wygląda fajnie. affinity for aquatic predation Poczekajcie, bo już mi się means that once pomieszały. tamed, Chyba ten jest na it learns to kill 44. ocean dwellers even more Uważajcie, bo efficiently. jak podejdziecie za blisko, Between to its one speed atakują. and its power, Dobra. Baryonyx makes an ideal No i choice on for też ma taki anyone interested nieprzyjemny in atak, więc frequently raczej moving between trzymajcie water się od and niego earth daleko. travel, and who values speed Dobra. and agility over raw strength. Tamten już chyba ucieka, albo nawet i śpi, ten też już śpi. No dobra, ten też śpi. Jedzą raczej roślinki. O Boże, skorpion. No pistolet jest taki świetny. Naprawdę. No widzę, że kryształy mi się już zaczęły powoli pojawiać, ale dalej, patrzcie jak to jest łyso, a ja tu byłem ostatni raz, nie wiem, no, z 10 godzin grania temu. Dobra, ten ma 44, to mu wrzucę tu jagódki. I tam jest jeszcze jeden, chyba go nie będę oswajał, nie mam potrzeby, w sensie mam już tak dużo dinozaurów różnych. Cudem jak zaatakowałem go i rękawice mi się zepsuły. Okej, dziwne. Ja mam już tak dużo dinozaurów, że po prostu nie chcę jakby zaśmiecać sobie, że tak powiem, tego całego mojego podwórka, bo tego będzie jeszcze więcej, uwierzcie mi. No, wam od razu pokażę, to są takie śmieszne notatki. Chyba wam jeszcze tego nie pokazywałem, możemy sobie to podnieść. Jakby... Aha, to na dinozaurze nie działa, albo faktycznie już ją podnosiłem. Dziwne jest. Może już ją podnosiłem. Znaczy to można łatwo sprawdzić wchodząc sobie tutaj. To jest Explorer Note 4. I w sumie nie wiem. Nie widzę nigdzie tego. Nie mam pojęcia gdzie by to mogło być. Tylko, że to... Nie wiem, coś tu muszę kliknąć. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Jakoś nigdy się nie przejmowałem tymi notatkami. Dobra, ten to... O. Blisko bardzo, mamy Mikołaja. To stworzenie nam się cały czas oswaja. Będzie się jeszcze chwilę oswajało, dlatego ja w tym czasie sobie pozbieram prezenty od Mikołaja. Jak coś ciekawego będzie, to włączę nagrywanie. Ogólnie nic się nie powinno temu stworzeniu tam stać na górze, bo wszystko wypiłem zwyczajnie. No dobra, jak będą ciekawe prezenty, to włączę nagrywanie. No nie no, muszę przyznać, że tą tapajerą się teraz super zbiera te paczki, jakby co, ma ona 1000 staminy i 200, prawie 200 mówmy speeda, więc jakby kogoś to interesowało. No, zbiera się tym naprawdę fajnie, pamiętajcie też, żeby stworzenie, o nawet Plant X-y tu są. Pamiętajcie, żeby to stworzenie, którym będziecie zbierali miało troszkę jednak fajnie tylko by właśnie prędkość latania, to troszkę też pojemność, bo jednak ona szybko się kończy, nawet teraz możecie zauważyć, że tu jednak muszę trochę powywalać, ale ja tu mam trochę rzeczy do wywalania, więc na luzie. No dobra. My nic więcej nie powywalam, mogę jedynie to mięso stąd wywalić. 500 w sumie powinno wam wystarczać, szczególnie jak przed wylatem będziecie chowali kusze, będziecie chowali karabin, to wtedy na pewno wam tej wagi wystarczy. Krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co ja tutaj w ogóle zdobyłem. W sumie już widzę, że ja tutaj zbyt dużo ciekawych rzeczy nie zdobyłem.
Mam słabe rzeczy. Ta szapka byłaby git, ale tak mam lepszą. Więc Lipton, fajny miecz w sumie, ale ja wolę pikę i poza tym pikę też mam trochę lepszą. O, więc rzeczy słabe tym razem wypadły. W sumie od pewnego czasu już straszny dramat dostaję, nic ciekawego. Co ciekawe, teraz tak sobie sprawdziłem, że ten pistolet, którego używam, to nie jest pistolet, który znalazłem ostatnio, tylko już jakiś czas temu, więc ostatnim czasem naprawdę wypada mi dramat, bo jakby ten pistolet, którego używam teraz, jest tam parę procent lepszy od tego, którego zdobyłem niedawno, ten pistolet, który zdobyłem niedawno, to tak naprawdę najlepsza rzecz, którą zdobyłem w ciągu, ja wiem, ostatnich 2 dni, więc no Lipton jest już z tymi przedmiotami. Ale no cóż zrobić. O, fajnie, jak już lecę tą rzeką, to żeby chociaż jakiś fajny Galiminus mi się tu zrespił, bo chcę wam pokazać to stworzenie. Sam jestem ciekaw. Kiedyś to miało być, że tak powiem, w dosierach było reklamowane jako takie fajne stworzenie do transportu. Jestem faktycznie ciekaw, czy tak jest, czy nie. Bo to trzeba przyznać, że większość stworzeń, które twórcy dodają, one są niby ciekawe, niby w dosierach fajnie brzmiały, że tak powiem, fajne miały opisy, ale w rzeczywistości okazywało się, że jest wiele stworzeń, które są zwyczajnie szybsze, silniejsze. Tak to zwykle było. No i jestem ciekaw w sumie. Tylko jak na złość żadnego nie ma, jak już jakieś widzę, to na lipnych poziomach. Będę musiał trochę poczekać, bo jesteśmy już w miejscu, w którym raczej mi się żaden nie zrespi. Chociaż tu jeszcze byłaby opcja, żeby się jakiś pojawił, ale wątpię. Dobra. Lecę po tego mojego stegozaura podobnego Linusia, który jest na szczycie tej góry. Ale fart. Patrzcie, już karny tu jakieś idą. Dobrze, że go tu nie zjadły. Na niego nie ma siodła niestety. Nie można na nim jeździć. Nie ma on też zbytnio jakichś ultra ciekawych rzeczy. Oprócz w sumie jednej. Słuchajcie, zobaczę tylko jakie to karno ma poziom. 68 dosyć duży. No to lipa. On się dopiero oswoił, widzę, nie ma jeszcze poziomu nawet ani jednego. A ten, który ma poziom. Kolega 16, dobra. Chcę wam pokazać jedną rzecz, którą ten dinozaur potrafi zrobić. Co tam w ogóle jest? Paczka jakaś? A, jetlag, dobra. No to nic, odstrzelę sobie te karna raczej bez problemu. Może ten zaraz też pomoże. Chcę wam pokazać właśnie, co on robi. Atakuje już? Atakuje. O, zabił już jednego, całkiem nieźle, ja mu pomogę. On nie chce zadać kurde tego ataku. On potrafi tak jakby złapać tym swoim ogonem. Ile on ma życia? Dobra, jeszcze życie mała. No nie chce. On ma taki atak, ale możliwe, że to działa tylko na małe stworzenie, bo tak w rzeczywistości może być. On też chyba zadaje atak krwawienia cały, dostał trochę poziomów kolega. Z tego co czytałem, właśnie takie ciekawostki o nim, to jest to niby dobre stworzenie na początek do obrony bazy. Chyba nic nie ma, no nie ma dokładnie. Musiałbym pokazać to na dzikim osobniku, bo ten jakby mi już mnie nie może zaatakować. Ale one są upierdliwe na początku, gdy chodzimy sobie w góry właśnie zbierać materiały, bo one nas potrafią nadziać na ten ogon i my wtedy nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To jest podobnie jak na przykład zaatakuje nas ten tygrys chyba lew workowaty. Po prostu siedzimy na tym jego ogonie i jest nam się bardzo ciężko wydostać w ogóle stamtąd. No ale dobra, no mamy takiego dinozaura, mówię. Siodła na niego nie ma, jeździć na nim nie można. W sumie nic dziwnego, jednak te kolce, które on posiada, trochę by uniemożliwiały założenie tutaj tego siodła. No dobra, pakujemy go i lecę szukać dalej jakichś ciekawych rzeczy do oswojenia. Jakby w arku jest masa stworzeń, ale większość nie jest ciekawa. Tak muszę powiedzieć, niestety. No cóż, lecę poszukać, może coś ciekawego znajdę, może konia znajdę, chociaż konia to by mi się przydało, żebym miał na przykład jakieś marchewki przy sobie, bo tym się go najlepiej oswajało, z tego co pamiętam. Bo go się niestety oswaja pasywnie, więc
Tam się na niego wchodzi i jakoś co jakiś czas trzeba mu dawać jedzenie. Coś takiego chyba. Nie pamiętam. Raz w życiu go oswajałem i to było dawno temu. W tym biomie jest jeszcze w sumie na pewno jedno stworzenie, które chciałbym wam pokazać, ale może jak jestem na tapajerze, to nie będę tam wlatywał. Bo jednak atak wilka workowatego. Teraz to powiedziałem wilka, już ja się wdzielę lwa workowatego. Mógłby się bardzo źle dla mnie skończyć. Więc wolałby mnie. Kurde, szukam tego Galiminusa, one bardzo często występują na brzegach tych rzek, ale to kurde, jak na złość nie ma nic. Musiałbym trochę stworzeń powybijać, to jest w sumie najlepszy sposób tak naprawdę, jeśli chcecie, żeby coś wam się pojawiło. Właśnie wybijanie tych stworzeń. Potem jest Ankylo, bije się, właśnie niedźwiedzia można byłoby teoretycznie oswoić, ten ma 20 poziom, więc zabiję go sobie, w ogóle trochę mord tu przeprowadzę. Może nie za pomocą pistoletu, on... Wolę sobie ten pistolet zostawić na jakieś nagłe sytuacje, gdy naprawdę będę potrzebował coś szybko zneutralizować. Widzicie, że tu wystarczą dwie strzały i on leży. Dobra, znalazłem takiego na 60 poziomie. Akurat dobrze, że mam bolę, bo bola się przyda tutaj w tym przypadku. A nie, nie działa na niego bola. O kurde. Musiałbym mieć tą dużą bolę. No to trudno. To trudno. Będzie trzeba się z nim... Aha. Nienawidzę tych konwersynów. Dobrze, że taki celny strzał w głowę tutaj pomaga. O kurde, dostał! Nie spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. Jakby co, to nie skill, to tylko fart. Dobra, tu jest ten Galiminus, nie? W wodzie sobie siedzi, ta. Dobra, raczej go tapajerem nie podniosę. Może uda mi się, może stracić jakby agro. Przestanie przede mną uciekać. Przestał, dobra. Szybko. O, pięknie się zablokowałeś, pięknie. Kurde, on już ma masę krwi na sobie. Więc karabin. O, leży, dobra. Leży, fajnie. Gość się oswaja jagódami zapewne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tych jagód mu tam trochę wepcham. Mam nadzieję, że dosyć szybko się oswoi. W sumie jak już tu jestem, to myślę, że i obce można byłoby oswoić. O Boże. No właśnie, tutaj oswajanie czegokolwiek będzie dosyć uciążliwe, głównie przez te skurczybiki. No dobra, wrzucam mu jagody, oho, kuźwa tym paszki i inne rówki. O, są ślimaki przy rzekach, ostatnio się zastanawiałem. Oswoimy sobie owieczkę. Owieczka tak naprawdę głównie jest dobra do zabijania. Żeby ją zabić, bo można z niej pozyskać takie mięso, dzięki któremu można tam szybciej oswajać, o wiele szybciej niż jakbyśmy użyli Primita. No ale do hodowli też można ją wziąć, tak naprawdę do hodowli to się opłaca ją tylko brać, żeby ją rozmnażać. No a jak wiadomo, rozmnażanie to by było więcej zabawy z tym rozmnażaniem, niż żeby tu polecieć i pozabijać trochę tych owiec. Bo szczerze, jak sobie tam popatrzymy, to tam chodzą z dwie już, więc no. Ta czerwona ma 70 poziom, ale nie podoba mi się, nie chcę jej oswajać. Oswoimy sobie tam na mniejszym poziomie. Zwyczajnie jest ładniejsza, przynajmniej moim zdaniem. Może komuś się podoba taka czerwona, a widzę, że tu kolejny niedźwiad, ale na bardzo niskim poziomie. Więc, myślę, że nie będziemy tracili na niego czasu. No, już ucieka. Dobra, my sobie go tu ukatrupimy. Widzę, że kompi za nami biega. W sumie ja jeszcze nie oswajałem kompi. Ten mógłby być całkiem ciekawy do oswojenia, bo był biały. Ale trudno. Dobra, i oswoimy sobie tą białą owieczkę. Znaczy białą, Boże. Tą beżową? To chyba beżowy jest. Nie wiem, nie... O, dobra, szybko padła. No a tą sobie ukatrupimy, bo chcę wam pokazać. Jeszcze wam nigdy tego minca nie pokazywałem całego. Dobra, leży. Okej. O nie, w ekwipunku tego nie ma. Ej, to nie wypada z nich w końcu to mięso? Czy ono jakoś przy hodowli wypadało? Ej, bo ja już nie wiem. No dobra, trochę rzeczy sobie pozbieram, żeby ją oswoić. Tu nigdzie krzaków nie ma. O kurde, chyba mi wstał ten mój Galiminus. To można łatwo sprawdzić sobie tutaj. Tak, jak widać padł. Znaczy, Boże, no wstał. To nic, trzeba go uspać jeszcze raz.
Tylko może strzałkami, bo on raczej ma mało życia w tym momencie. Gdzie on polas? Chowa się za mną, przede mną. Dobrze wie, co go czeka. O Boże. O, widzicie, on zasuwa jednak, dosyć nieźle. O, ja mam mało strzałek, muszę uważać. Ale zapierdzielo skubany. Muszę skończyć na tapajera. Mam nadzieję, że ta owieczka mnie zaraz nie wstanie. Czytałem sobie przed chwilą wiki tej owcy. Jeśli można to w ogóle owcą nazwać. Jest ten... Jest to... Jest Iguanodon, nie? Który tu biega, ta... Tam jest ten Galiminus. O Boże, z nim będzie ciężko, żeby go oswoić. Tak czuję, drugi raz go położyć. Coś mi się tak fajnie zblokował, no i wtedy mogłem mu strzelić z kuszy. Coś było mi na rękę. Musicie uważać, bo mu strasznie szybko torpor widzę spada. O Boże. Nie lubię, jak mi tak wejdą do tej wody i już wyleźć nie chcą. Dobra, ja mu dam wyjść, bo on teraz będzie raz przede mną uciekał, raz nie. Masakra. Nie no, po prostu zarąbiście. Zbagował mi się tak, że się kręci kuźwa w kółko. Teraz go uśpię w wodzie i tyle z tego będzie. Albo go w ogóle nie uśpię, bo nie trafiam. No, nienawidzę tych stworzeń, które tak szybko biegają. Dobra, masz tu pocisk z kuszy, który cię zabija i elo. Nie będzie dzisiaj Galiminusa, bo to upierdliwe stworzenie. A, dobra, owca, to podobne coś jeszcze leży. Toporu ma sporo, muszę pozbierać jagód. Jeśli chodzi o to stworzenie, to czytałem... Coś mnie uderzyło? Chyba nie. Przeczytałem, że jest szybkie. No i w sumie tego się domyślałem, że będzie dosyć szybkie. Szybko biega, dosyć dobrze niby skacze. A to sobie będziemy za chwilę testowali oczywiście. Przeczytałem coś, co mnie bardzo zdziwiło. Mianowicie to stworzenie jest niby dobre do jaskiń. Jednym niby z silniejszych stworzeń do jaskiń. Niby bardzo dobrze zbiera tecz, ale akurat wiele stworzeń dobrze zbiera tecz. Więc to nie jest nic niezwykłego, no ale jakby ktoś potrzebował. Łatwo jest to oswoić, czekajcie, jak to się nazywało? Megaloceros? Megatevium? O, jest, Megaloceros. Kuźwa, nie wiem, za dużo. Już mi się tak mylą te nazwy tych wszystkich stworzeń, że to szok. No dobra, oswajam go sobie i biorę go szybko do bazy i jeszcze się na nim przejedziemy. Wiesz co, ja teraz tak uświadomiłem, że to chyba właśnie nie jest ta owca cała. Tylko to ten Megaloteros to jest chyba powiedzmy samica jelenia olbrzymiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale ja już nie wiem. Już nie mam pojęcia. Jest tych zwierząt tak dużo, że nie da się tego wszystkiego ogarnąć, jest naprawdę ciężko. Więc proszę zostawić... O kurde, tutaj nieźle się rzucili, widzę na tą moją tapajerę. Ale dobra, jakoś sobie poradziła. Wracam do bazy, zrobię na to siodło i zobaczymy. I w końcu nie wiem, czy to jest faktycznie ta owca, czy nie. Bo tam w sumie jak czytałem o tym Megalocerusie, to nie czytałem nic o tych żebarkach, więc... Ja już nie wiem. Ja już nie wiem. O nie, stała się najgorsza rzecz. Mój śmietnik na wszelakie przedmioty już pełen. Ta ikonka oznacza, że ja tu już nic więcej nie mogę włożyć. Smutne to trochę, bo lubię mieć taki śmietnik fajny. I w sumie nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć taki śmietnik dalej. Rzucamy tu kolejnego ślimaka i pakujemy mu znowu te mieciowe przedmioty. Ja nie wiem, czy kiedyś będę przerabiał po prostu w tej maszynce całej do przerabiania. Sobie to tak zostawię, nie wiem, bo ja naprawdę lubię to wszystko tu wrzucić, nie wiem, może kiedyś się to przyda, może nie, dobra, ten pistolet to zostawiam, bo to jest nasz pistolet. Więc, no niech on co tu będzie. No to jeszcze mogę tu wrzucić, masa tego jest do wrzucenia. Mam też masę tych całych... Już tam podniosłem, a odchody, dobra, nieważne. Mam masę jemioły, mam masę węgla. Już widzicie, węgla to drugi stack mi się robi. Myślę, że niedługo do Gracha się przejdziemy, żeby właśnie potwierać u niego trochę tego. No ale nie wiem, to za jakiś czas.
W ogóle przyszły odcinek planuję w końcu zrobić coś ciekawego, bo odnoszę wrażenie, że od kilku już ładnych odcinków nic takiego ciekawego to ja nie robiłem. Głównie to właśnie się skupiałem na tym, żeby oswajać te śmieciowe dinozaury, czy też stworzenia. Więc myślę, że teraz coś ciekawego zrobimy. Znaczy też będziemy oswajali, ale myślę, że coś ciekawego sobie oswoimy tym razem. Dobra, siodło, na tego mega coś tam trzeba zrobić. Mega. Czy tu coś takiego jest? Megaterium, nie. Dobra, to idziemy dalej. Jest jeszcze jedna skrzynka. Nie ma. Dobra, to będzie trzeba je skraftować. Żaden problem. Megaterium, Megalosaurus. Nie, to jest jeszcze co innego. Megalania. Może to to? Jezu, ja już nie wiem. Chyba, że to siodło nawet. To jest muzyka bitewna. Co tu się dzieje? Coś jest atakowane na pewno. A tam coś jest atakowane. Wdzielone dilo. Dilo. Jeszcze nie trafiłem. Dobra, bo on zaraz mi zabije tego parazaura. Muszę je później na górę zanieść. Czemu ty nie atakujesz? Ty akurat byś mógł. Dobra. Dobra, proszę sobie zebrać te zwłoki całe. Wkurzają mnie te dilo, nie wiem, czy ja jestem w stanie coś tu zrobić, żeby mi się przestały rzeczy spawnować. Musiałbym prawdopodobnie tak dużo parazaurów dzikich tu nastawiać, żeby właśnie zablokować w pewien sposób ten spawn. Dobra, ty sobie możesz być, ty jesteś niegroźny. Czekajcie, ja może nie tyle co zespawnuję, to z tego pokebala wyrzucę to coś. Nie no, załóż siodło. Siodło na... Parazaur jest. Kuźwa. Nie wiem, mam tu siodło. Z tymi siodłami czasami są dziwne sprawy, bo te dinozaury, szczególnie jak gram na wersji polskiej, one czasami są jakoś inaczej odmienione, te nazwy. Widzicie, to nie pasuje. Megalosaurus to jest stworzenie, które występuje w jaskiniach i myślę, że też niedługo byśmy się pobawili w jego oswajanie. Nie wiem, jak się nazywa siodło na to stworzenie, naprawdę. W sensie, nie mogę nic znaleźć. Nie mam pojęcia. On rzeczywiście jest zeswatany z jakimś stworzeniem. Jestem ciekaw z jakim. Chyba z tym całym jeleniem. Ta, to też jest ten megalosaurus, tylko że to jest samiec. Okej, ja to nawet mam siodło. Aha, i patrzcie, siodło nazywa się na jelenia olbrzymiego. To jest w ogóle ciekawe. Zobaczmy, czy jak założę na to. Mogę. To patrzcie, w życiu bym się kuźwa nie domyślił, że faktycznie to będzie to. masakra. Aha, czy ja miałem te jakby jelenie, tylko miałem samców. Okej. No faktycznie jakby to stworzenie jest dosyć ciekawe do transportu. Bo jakbym schował kilo, okej. Jak widać można używać narzędzi jeżdżąc na nich. To też jest całkiem ciekawe. Jako, że jest to stworzenie całkiem nieźle mobilne. Staminy bym musiał mu na pewno więcej dorzucić i wtedy tak wiecie, biegając, skacząc. Faktycznie można trochę się przetransportować. Nie wiem co ja próbowałem powiedzieć. No dobra. Stawiam tu koło mojego renifera, tego całego megalosaurusa, inaczej zwanego jeleniem olbrzymim. No i to jest wam właśnie minusy grania na tej polskiej wersji językowej, że no miałbym problem jakby domyślić się jak to się nazywa. No dobra, słuchajcie, będziemy kończyli na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się podobał, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Mam pewne plany na kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Pa, pa.